Po raz kolejny Oleśnica gości artystów Teatru Muzycznego z Poznania. Proszę powiedzieć, co tym razem usłyszymy. Dzisiaj nie tylko Teatr Muzyczny w Poznaniu, ale również Teatr Wielki w Łodzi, dlatego że Mirosław Niewiadomski, który jest tutaj po raz pierwszy, jest solistą tego właśnie teatru. Dzisiaj koncert trzech tenorów to jest produkcja, którą wymyśliliśmy sobie 2 lata temu i wyniknęła w zasadzie z przypadku, z tego, że jeżdżąc razem na koncerty właśnie z Mirkiem Niewiadomskim, z Złotkiem Kalembą, którzy dzisiaj będą występować, mieliśmy dosyć szeroki repertuar, każdy sam. No i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy zaśpiewać jeden koncert, jeden. Takie było założenie. I zobaczymy, jak to się publiczności spodoba. Inspirowaliśmy się trochę tym, czego dokonali kiedyś wielcy tenorzy w Termach Caracalli, ale inspirowaliśmy się tą szerokością, że koncert trzech tenorów nie musi być koncertem wielkich arii operowych. Może być również koncertem takim właśnie lekkim, łatwym, przyjemnym dla publiczności. Lekki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki schować chcę. Przyznam się, moje piękne kosznie, tę kochać chcę. Bo ta jedyna, słodkie usta, ta dziewczyna, widzą z nami, dlatego tylko tej jednej chcę.